Witajcie, miałem w końcu okazję zapoznać się z Galaxy Foldem na żywo, zapraszam na moje wrażenia. Galaxy Fold nie miał prostego startu na rynku, kiedy pierwsze egzemplarze zaczęły trafiać do recenzentów w Stanach. Bardzo szybko okazało się, że telefon ma pewne wady. Folia, która była integralnym elementem ekranu wyglądała jak zwykła folia i była zrywana, co oznaczało uszkodzenie ekranu. Mało tego, pod ekran poprzez mechanizm składania dostawały się zanieczyszczenia, które powodowały kolejne kłopoty z ekranem. Samsung wobec takich problemów zachował się adekwatnie. Anulowali ordery i dali sobie kilka miesięcy, aby Folda dopracować wersja tego smartfona została pokazana na targach IFA w Berlinie i w końcu Galaxy Fold wchodzi do Europy. Obudowa Galaxy Folda przypomina mi dawne Nokia komunikator. Oczywiście chodzi o to, że tamte telefony były podobnie wysokie, dosyć grube, natomiast ważne jest to, że były składane. Co prawda nie było tam nowoczesnego elastycznego ekranu, ale była za to klawiatura QWERTY. Wykonanie Galaxy Folda to raczej klasyka. Mamy szkło, do tego na bokach aluminiowa ramka na wysoki połysk. Do wyboru mamy dwa kolory obudowy Space Black albo Space Silver. Bardzo mi się spodobało, że Galaxy Fold, mając na uwadze jego rozmiar, jest całkiem lekkim telefonem. Przygotowany byłem na to, że Fold może sprawiać wrażenie mało solidnego, ale ku mojemu zaskoczeniu w tym aspekcie wypada bardzo fajnie. Mimo to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że Galaxy Fold jest bardziej narażony na uszkodzenia niż jakikolwiek inny smartfon. Samsung oczywiście doskonale o tym wie, dlatego przygotowano specjalne wytyczne, jak postępować z Galaxy Foldem. Zabronione jest dotykanie ekranu twardymi elementami, nawet jest informacja, że paznokieć może powodować uszkodzenia, a tak samo jak zbyt duży nacisk. Galaxy Fold oczywiście nie jest wodoszczelny, to wynika z budowy telefonu, do tego ma w sobie magnesy. Z tego powodu zalecenie Samsunga polega na tym, aby telefon nie miał kontaktu z naszymi kartami bankowymi, czy też aparatami medycznymi. Magnesy są o tyle ważne, że zapewniają to, że dwie części Folda są do siebie znakomicie dopasowane, kiedy telefon jest złożony. Nie ma tutaj mowy o tym, aby którykolwiek element obudowy nawet odrobinę się poruszył, kiedy ekran jest złożony albo rozłożony. To robi wrażenie, bo nie ukrywam, że bałem się o to, jak obudowa będzie tutaj spasowana, a ten aspekt wypada naprawdę bardzo dobrze. Na pokładzie Galaxy Folda mamy oczywiście złącze USB-C, do tego głośniki podwójne wsparte przez Dolby Atmos. Maskownica głośnika znajduje się na górze oraz na dole, ale to co jest ważne i to co podejrzewam Was najbardziej interesuje, to praca mechanizmu składania telefonu. Samsung deklaruje, że zawiasy powinny wytrzymać 200 tysięcy cykli, natomiast to są oczywiście testy laboratoryjne. Zauważyłem, że w czasie składania ekranu występuje taki moment, kiedy nagle obudowa bardzo pewnie się ze sobą łączy. A kiedy rozkładamy ekran, należy poczekać, aż poczujemy, że mechanizm się zatrzaśnie. To prowadzi nas do jeszcze jednej kwestii. Chodzi o to, że od momentu faktycznego złożenia do rozłożenia ekranu występuje coś takiego, że obie części pracują dosyć luźno, ale kiedy dojdziemy do punktu końcowego, dopasowanie tych elementów jest doskonałe. Składany ekran to dynamika AMOLED 7,3 cala 2152 na lekko ponad 1500 pikseli do tego HDR10+. O zaletach tego typu ekranu pozwólcie, że nie będę tutaj mówić, dlatego, że dynamika AMOLED jest na pokładzie Nota 10 S10, a w recenzji obu smartfonów ten aspekt dokładnie omówiłem. Natomiast skupimy się na samym rozwiązaniu w postaci składanego ekranu. Aby zapewnić elastyczność cały panel musi być pokryty tworzywem, z tego powodu nie możemy narażać Ekranu na zbyt duży nacisk, czy też kontakt z twardymi elementami, o czym wspominałem, ale moje wrażenia są całkiem pozytywne. Na pewno nie ma takiego dosadnego uczucia, że to jest tworzywo. Czujemy tylko, że ekran jest bardziej miękki, i to jest raczej oczywiste. Można wyczuć, że na środku ekranu, tam gdzie on się składa, występuje takie małe nadbudowanie, natomiast jestem przekonany, że to nie sprawi kłopotów w używaniu tego telefonu. W nowej wersji Galaxy Folda, folie zabezpieczające ekran została schowana, a to oznacza, że nie da się tego elementu Samodzielnie zerwać. Obudowa została bardziej zabezpieczona przed dostawaniem się różnego rodzaju zabrudzeń, czy też drobim kurzu pod ekran. Samsung zwraca uwagę na to, że tak duży ekran w smartfonie daje nam wiele możliwości jego wykorzystania. Aplikacje możemy uruchamiać w ramach dzielonego okna, a do tego można je uruchomić w ramach wyskakującego okna. Natomiast to jest doskonale znane z innych smartfonów Samsunga, tyle że po prostu na większym ekranie. Mamy coś takiego jak aplikacje kontynuowane. Chodzi o to, że kiedy dana aplikacja została włączona na małym ekranie, to wtedy po otwarciu telefonu uruchomi się okna w tym samym miejscu, gdzie ją pozostawiliśmy, ale z interfejsem dedykowanym do większego ekranu, ale niektóre aplikacje mogą nie być kompatybilne. Na froncie mamy jeszcze pomocniczy ekran niespełna 5-calowy Super AMOLED 21-9. Pomaga on, kiedy chcemy używać telefonu za pomocą jednej dłoni, to jest nawet całkiem wygodne. Natomiast ja osobiście uważam, że ten ekran jest zbyt mały. Na plus jednak sam pomysł na budowę składanego Telefonu. Oczywiście wiemy, że pewne kłopoty wystąpiły, ale były one podyktowane prawdopodobnie tym, że Koreańczycy chcieli bardzo szybko pokazać Folda. Ale chodzi mi tutaj o to, że kiedy telefon jest złożony, składany ekran cały czas zabezpiecza obudowa i to jest bardzo fajne. Na pokładzie Galaxy Folda bateria, która wzbudza u mnie pewne obawy. Na pewno wystarczy na całkiem długi czas, jeżeli będziemy korzystać z ekranu frontowego, ale chyba nie o to chodzi, kiedy kupujemy składanego smartfona. Natomiast moje obawy dotyczą tego, że składane na ekran może powodować dużo większe zapotrzebowanie na energię. Co ważne, Galaxy Fold ma wbudowane dwie baterie, które łącznie dają 4380 mAh. Jedna została umieszczona w lewej stronie telefonu, druga w prawej, a to oznacza, że ten telefon jest doskonale wyważony. Potwierdzeniem tego jest fakt, że Galaxy Fold może samodzielnie stać pionowo na stole. Oczywiście mamy tutaj ładowanie indukcyjne, a do tego zwrotne ładowanie PowerShare. Wydajnościowo Galaxy Fold to najwyższa półka 12 GB. RAMu 512GB w budowanej pamięci UFS 3.0 Mamy tutaj Bluetooth A5.0 NFC, do tego skaner palców umieszczony na prawym boku. na Co do aparatu powiem tylko tyle, że specyfikacja jest podobna do Galaxy S10+. Nad małym ekranem znajduje się kamerka do selfie 10 megapikseli, natomiast nad składanym w tym takim można powiedzieć noczu dwie kamerki do selfie 10 oraz 8 megapikseli. Czekam oczywiście na Wasze komentarze albo pytania co do Galaxy Folda, w końcu to jest inna forma Budowy smartfona. W końcu coś nowego, i mega mi się to podoba, dlatego że ten telefon łączy zaletę tabletu oraz całkiem kompaktowego smartfona. Oczywiście on jest wysoki, dosyć gruby, ale wygodny w użytkowaniu. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia.